Doły pachowe to mały obszar, patrząc na powierzchnię całej skóry, która wynosi 2 metry kwadratowe, no ale szczególny, niewrażliwy i wyjątkowy. No dlaczego wyjątkowy? No bo tam przede wszystkim pocimy się najbardziej w ciągu całego dnia. Tam mamy też dosyć dużo mieszków włosowych, włosienia i tak naprawdę ten obszar narażony jest na różne czynności związane z depilacją. No nie bez przyczyn tutaj pozostaje pielęgnacja, którą stosujemy w tych obszarach. No bardzo często właściwie zapominamy o pielęgnowaniu tego obszaru i nie traktujemy go tak jak skóry na twarzy czy na ciele i nie używamy jakichś kremów łagodzących czy balsamów po kąpieli na ten obszar, co tak naprawdę wydaje się błędem. Powinniśmy zastosować taki preparat antyperspiracyjny, który w sobie, w swoich składnikach będzie miał czynniki łagodzące, przeciwzapalne, hamujące podrażnienie, na przykład pantenol, czyli pochodna witaminy. Pantenol, znana substancja, stosowana wiele lat w oparzeniach słonecznych, w kremach na przykład, na zapalenie pieluszkowe, więc inne odparzenia, czyli na przykład taka substancja, czy inne substancje typu allantoina. Ważne jest to, żeby też był skutecznym preparatem, czyli miał w sobie takie substancje, które będą chłonęły tą wilgoć. Tak? Takim przykładem naturalnego pochodzenia minerałem jest na przykład perlit, który wiemy, że nawet 5-krotnie może zwiększyć swoją objętość, a przy okazji jest pochodzenia naturalnego, więc w tej dobie eko jest bardzo, bardzo ważny. Ważne jest to, żeby wzmacniać, natłuszczać, nawilżać tę okolicę. Na przykład tutaj dodanie różnych olejków, na przykład oleju kokosowego, który będzie nawilżał, regenerował, zmiękczał tę skórę w obrębie pach, będzie miało duże znaczenie.